No dobrze. Kontynuujemy sobie w takim razie. Mieliśmy się zająć rumem, ale sprawdźmy, czy mamy zaspokojone potrzeby wszystkie mieszkańców najpierw. Lantany, 8 na 2 potrzebne, bardzo dobrze, 8 na 4. Dobudujemy sobie jeszcze ich, bo za chwilę będzie siła robocza potrzebna, kochani. Dobra, 2, 3, 4, 5 i 2. 3, 4, 5 i 2. I dwóch nie będzie, ale też będzie dobrze, nic nie szkodzi. Ale ciekawie będzie to wyglądać, nie musi być zawsze full. Dobrze by było, ale nic się nie stanie. Dobra. To jakieś nadwyżki zawsze nam będzie generować te żywności. 3, 4, 5, idealnie. 3, 4, 5. Nie ma drewna, ale to nic. Zbudujmy sobie to, na co mamy drewno na razie. Dobra. Nic tam nie będzie. Teraz po jednym po prostu. 3. Tylko jeden drewno, zobaczcie. Nie dwa jak chata. W starym świecie. Dużo mniej. Dobra. Myślę, że bardzo mi się podoba to, co nam wyszło. Wiem, że u podnóża góry jest brak miejsca już prawie, ale zostawimy to tak sobie. Jak najbardziej. Świetnie, to Santa Domenica rośnie nam, bardzo fajnie, zostawmy tak na razie, już mamy 280 ponad. Jak to nasz potencjał spadł? Tak, wiem, że potrzeba dwóch na całą wyspę, słuchajcie, w nowym świecie, a my potrzebujemy jeszcze za czterech, żeby to eksportować do starego świata, żeby rzemieślnikom zapewnić napitek i zwiększyć nasze dochody, bo już za chwilę będzie potrzeba dla inżynierów bardzo dużo pieniędzy wydawać na ich budynki i łańcuchy produkcyjne. Dobra, zajmijmy się. 3 poncho i 3 rum i 2 rumy potrzeba jeszcze, tak? Zapewnić państwu. Zacznijmy może od rumu. A wtedy zobaczymy, ile na poncho zostanie. Co potrzeba? 30 sekund, 15, czyli... i 30, czyli od uprawy trzciny jesteśmy uzależnieni. Dobra, znajdźmy miejsce pod tą uprawę trzciny najpierw, proponuję. Rozejrzyjmy się, chwileczkę. Zanim to zrobimy w zasadzie, kochani, to mam taki ambitny plan, żebyśmy troszkę już przetrzebili właśnie piratów, bo za dużo ich się robi tutaj. Mamy jak co prawda flotę jakąś wybudowaną, ale chciałem ich użyć do ochrony garnizonów. Wyprodukujmy sobie kilka jeszcze okrętów liniowych. W międzyczasie niech one tu powstają cały czas nowe. A właśnie, zanim zapomnę, dla moich widzów i przyjaciół, proszę bardzo, GN. Grodzisk Navy. Takie będziemy nazywać. Proszę bardzo. Tak cię nazwiemy. I już go tu. Proszę bardzo. Piękna potwora, co za nazwa statku. Dla mojego chrześniaka. Proszę bardzo. Oczywiście. Gdzie jeszcze mamy? Grodzisk Navy. Grodzisk Navy. Proszę bardzo, cała flota rusza do... właśnie tu. Kogo jeszcze mamy? Jakieś statki? To jest oczywiście nasza Julia Megan, okręt liniowy. No, w starym świecie, w nowym świecie chyba jeszcze mam, prawda? To zróbmy sobie przeskok. Właśnie do nowego świata. Mam nadzieję, że o gazetach będziemy tu powiadomieni, kochani. Przydałoby się, szczerze mówiąc. Jakieś magazyny. Postawimy sobie. A co mamy nie postawić? O, proszę, jakie wielkie obszary portowe można w nowym świecie postawić. Skorzystamy z tego dobrodziejstwa. Na razie sobie tutaj ciepniemy te składy. Luzem. W taki sposób. Może jeszcze przesuniemy. Na razie niech to będą takie o... takie sobie są. Niech się zbiera wszystko, kochani. Na te rumy będą nam potrzebne składy. Zamiast zbudujmy jeszcze po jednym. Bo nam się kończą cegły, właśnie. Może by ich nie zabrakło. Dobra, teraz się zajmiemy produkcją.
100 tysięcy nam pan grozi, to wypchaj się. This is the only way. Dobra, powodzenia. Jeżeli się tu zbliżysz, to się po prostu zatopimy. Rozumiem, że tych też trzeba. I ty z kanonierką tu się odgrażasz mi, gnoju, tak? Dobra. Proszę bardzo. Niech on się odgraża. Więc troszkę przetrzebimy flotę. Tak jak zapowiadałem, będziemy się tłukli z piratami. A właśnie. A propos. No cóż, wojna. Dla moich kuzynów najdroższych. Proszę bardzo, Grodzisk Navy może się poszczycić kilkoma znakomitymi okrętami. Od razu zaatakujmy go dziada. Jak tam z wiatrem? Do góry jest lepszy, dobra. Przetniemy mu drogę za chwilę. I z drugiej burty, salwą go, proszę bardzo. I znowu zmiana burty. Tak trzeba, kochani. Kolejna salwa. I zmiana burty. Widziała pani, proszę pana. I kolejna salwa, proszę bardzo. I zmiana burty. I to będzie koniec. Chciałeś wojnę? Masz wojnę, dziadu. Dobra robota, bandy. To był okręt twojego kolegi, chciałem tylko powiedzieć. Dobrze, wracamy do dachu. Może wróćmy. Ten najbliżej był. To tylko taki propagandowy sukces odnieśliśmy. Powiedział nam wojnę i stracił okręt. Może mu się odechce. Dobra, szukajmy miejsca na ten rum, kochani. Nie ma co się czaić. Czy mamy jakiś nadmiar produkcji drewna? Znikomy. Dobra, musimy wycinkę drewna w takim razie zorganizować. Poza tym, co mamy. Czyli teraz na... Jak to leciało? 15 sekund, czyli możemy dwie... trzciny, czyli na 4 będziemy potrzebowali, na 6 będziemy potrzebowali, raz, dwa, czterech drwali. Czyli jeszcze miejsce na 4 sobie zrobimy. To będzie idealnie, wydaje mi się, a tu chciałem tą trzcinę uprawiać w zasadzie. A może tu? Wygląda na dobre miejsce, kochani. Zmieścimy się? Z 4 drwalami zmieścimy się, co się nie zmieścimy? Dobra. Tylko trzeba to połączyć jeszcze. No właśnie, na tym cała sztuka może polegać, kochani, żeby to połączyć. W którą stronę iść najlepiej? Zastanawiam się. Tu mostu nie postawimy. Trudna to sztuka. Dwóch nie będziemy stawiać, no proszę pana. Bez przesady. Tędy się też nie opłaca za bardzo. No to jest to właśnie, kochani, z tymi... A jeszcze trzcina się musi gdzieś zmieścić. Chyba sobie inne miejsce musimy znaleźć w takim razie na magazyn. Dobra, niech tu trwa wycinka już, w tym kąciku, jak już tu mamy zorganizowane. Innej opcji nie widzę, kochani, prawdę mówiąc. Zobaczymy w ogóle, jak to się uda rozplanować. Nikt nie mówił, że będzie łatwo i przyjemne. Okej. Cyk. Wcale nie jest fajnie, kochani. Gdzie to było 9-9? I tak będzie 9-9? No proszę, to bym pomyślał. Dobra, to mamy, powiedzmy, że mamy drwala. To rozpracowane. Niech będzie, że 4. A teraz to cała uprawa trzciny, tak? Destylarny rumu i tak dalej. Tu byśmy się ulokowali może. No poza miastem tak nie wypada. Ograniczone będziemy mieli miejsce, kochani, wbrew pozorom widzę. Ale to nic, poradzimy sobie z tym. Dobra, zróbmy to tak. Może. Oni zawsze coś muszą skomplikować, co? Game save. Tak bym to widział. Dobra, i teraz co?
prawa trzciny. Dużo to zajmuje? Mam nadzieję, że nie, kochani. Mimo wszystko. Dobra, ustawmy się tu z pierwszą. Plantacjona. Zróbmy to tak najlepiej. Ta linia była dobra akurat. Dobra. Od razu ich postawmy tyle, ile trzeba. I 4 docelowo, jeśli dobrze pamiętam. 128 aż potrzeba na to. Nie do wiary. No to będzie problem, panie. Bo... może nie będzie tak źle, kochani. Może nie będzie tak źle, słuchajcie. Podobają mi się te obszary nowego świata. Bardzo fajnie się tu buduje. Zobaczcie, jak ta... Aż się przyjrzę z bliska. Jak fajnie ta uprawa musi wyglądać, no. Jeżeli już ją można zobaczyć oczywiście. Fajna sprawa. Świetnie, dobrze, mamy 4 aż. Tak to zostawmy. Teraz oczywiście destylarnię samą robą. Ile czas pracy destylarnie wynosi? 30? 30, czyli 4 potrzebujemy w zasadzie. Dobra, zaczynamy. To gdzie je upchać? Chyba tu, kochani, zrobimy to. Damy im osobny magazyn i upchamy je tu. O, myślę, że tak to trzeba zrobić. Innej opcji nie widzę. Jeśli mam być szczery. Przedobrzyliśmy troszkę, dobra. No to dajemy je, tak? 4. Będzie ciężko, ale to damy radę. Chyba. Raz, dwa i koniec. Nie do wiary. No dobra, jeszcze o jeden przesuńmy się. No chociaż 3 pan tu zmieści, co? Nie, dobra, to nie róbmy kichy, kochani. Nie będziemy do tego wpychać. Tu sobie dostawimy jeszcze do tych całych upraw trzciny cukrowej. Tak, a będziemy zmuszeni. No tu niestety napchać chyba, wydaje mi się. Now, here is a vital matter of queen and country. No. Właśnie, może tak. 3. Chyba nie ma innej opcji chwilowo. 4. Zrobimy im miejsce takie, wiecie, żeby to miało ręce i nogi. Dalej jeszcze nie da niestety. Ale da się tak, to mi wystarczy chyba, żeby odciążyć tu. Tylko czy magazyn da sobie radę z tym? Ideally, one should keep one's promises. Czy magazyn to pociągnie, kochani? Marne szanse. Trzeba będzie dać drugi, tu. I straż, bo wydaje mi się, że lubi sobie srutnąć taka destylarnia, kochani. Damy straż. Tylko gdzie się zmieści. Dobra, dajmy ją tu. Pasuje idealnie. Świetnie. No coś tam mamy na razie, jakoś to wygląda. Potem będziemy przesuwać oczywiście te wszystkie miejsca dziwne, jakie nam tu wyszły. Niech się robi rum, kochani, ale jeszcze 2 potrzebujemy. Czy jest lepsze miejsce na tą uprawę jeszcze? Gdzie można to wszystko przesunąć? Nie wydaje mi się właśnie, niestety. To jest chyba wszystko, co możemy sobie pozwolić. A jeszcze pącza gdzie? O panie. Ciężko z tymi rzeczkami będzie się upychać, kochani. Tutaj planowanie przestrzenne ma kluczowe znaczenie, jak się okazuje. Coś, czy te osady nie będą takie duże, jakbyśmy chcieli w nowym świecie, że większość zajmą nam uprawy jednak. I myślę, że nasz rum cały rzucimy tu, kochani. Rzucimy sobie jednak od tej linii. Ship constructed.
Tak, bym to widział. Tu destylarnie. Tu kwadracie i magazyny, a tu damy uprawy. Próbujemy. Czy na razie jakoś to funkcjonuje? Zobaczymy. Ile będziemy w stanie produkować tego rumu. Na ile potrzebnego i wtedy zdecydujemy. Bo zużycie bananów nam wzrosło zapewne. 8 na 8. Smażalnie aż za dużo mamy, okazuje się. Manietos are growing strong. Rumu już dość, to fajnie. Poncho państwu brakuje, jak rozumiemy. No, nie będziemy tu szaleć z wielkością miast, kochani. Nie ma co. Uprawy przesuniemy tam wszystkie tego rumu, czyli to kasujemy. Tu zostawimy sobie plantany na później, bo gdzieś to też trzeba zmieścić. Wykarczowaliśmy trochę. Ciężko będzie, jak widzicie, z tym zarządzaniem przestrzenią, ale poradzimy sobie. Nie takie rzeczy robiliśmy. To przenieśmy się tu z tym całym rumem w takim razie. Potrzebujemy 6 destylarni, tak? Zróbmy je w trybie planowania na początek. Nawet za duża odległość tu będzie. Możemy się ściaśnić jeszcze. Ale nie widzę problemu. Dobrze, wiem jak to zrobimy. Świetnie, kochani. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Niech będzie 5 na razie. A tu sobie damy od razu uprawę, chyba. To 5 to już lepiej jak 3, tak? Jakby nie patrzę. A nie, czyli one muszą być z przodu, no dobra. To nie problem. Tu damy magazyn na rogu, 1. 94 drewno, musi dać radę, sorry. Na radę. Nie, myślę, że sobie tak poradzimy jak jest. Dobra, magazyn tu zostaje. Jeszcze może się uda dołożyć coś. Tak, teraz. Jedziemy z tą trzciną, tak? Raz, dwa, trzy, cztery. To 28, tak? Ciekawe. The fire is out of control. Na długość wyspy. Całe te uprawy pokazuje. The city has grown uglier. Już się tym zajmiemy chwileczkę. Gdzie tam się pali i co znowu? Już się podpaliliście? Piromani jedni. Nie można was z oczu spuścić po prostu. Wracamy do nowego świata. Dobra. 4. Jeszcze więcej tych upraw będzie potrzeba. Jeszcze 2 przynajmniej. Mogliśmy w zasadzie zacząć od tej wyspy, kochani. Ale porty sobie zawsze można dobudować przecież. Kiedyś i tak usuniemy stąd te uprawy. Na razie tylko je rozplanujmy. Sympatyczne 4 i 5. Magazyn musisz sobie radzić jakoś. A drugi magazyn właśnie. Jest z tego jestem zadowolony, kochani, jak nam to wyszło. Jeśli mam być szczery. Idealnie wyszło. Oj, a w przeciwieństwie do naszych... I zmniejszymy zużycie o 30% naszych łakoci. To będzie duże konstytucji, ale trudno. Pan się nie przejmuje za bardzo. Od razu straż pożarną. Wiadomo dlaczego, prawda? Nie wymaga to tłumaczeń unexpected. Na wypadek, gdyby się wzięli i wysadzili.
Dobrze, niech nam się rum wytwarza. Może dostawimy ten szósty od razu. The fire left ruins behind. Jeszcze myślę nad jej lokalizacją. Myślę, że od to będziemy wciskać się. To znaczy dokładać ich tu. Jo. Ile będzie trzeba, tyle dołożymy, tak się mówi. Więc następną wstępnie sobie zaplanujmy tu. Tak, tak, tak. Dobra. Ma to sens, kochani. Ma? Oczywiście, że ma. Tylko wtedy tą straż byśmy musieli przemieścić stąd. Dobra, niech będzie to tu. Dobra. Wtedy kasujemy też to. I nasze destylarne przesuwamy tu. Dobra. Myślę, że ma to sens. Lepiej większy niż poprzednio. A uprawy, oczywiście trzciny. Przepraszam, uprawy trzciny. Jeszcze sobie... Jest 4, 5, 6 to możemy dobudować. 3, 4, 5, 6, dobra. Dajesz. Wtedy ten cały magazyn, żeby nam drewna nie wyżerał. Tu postawilibyśmy. Proszę bardzo, problem rozwiązany, kochani. Okrążymy sobie to pole, żeby fajnie wyglądało. A co sobie nie okrążymy? Od razu fajnie. Dobra, rum załatwiony, kochani. Niech nam się produkuje w takim razie. Może zajmiemy się w międzyczasie populacją tutaj. Dostawimy sobie alpaki. Come to what? Proponuję. 4, 5, 6. Dobra, mamy 6. Gdzie byśmy? Tu byśmy je wepchnęli, co? Idealne miejsce. Zobaczcie, kochani. Tylko ile to zajmuje miejsc? Jak z owieczkami będzie? Myślę, że jak z owcami zupełnie. No dobra, to magazyn byśmy dali tu, po drugiej stronie, żeby nam zagracał. Teraz jak to rozplanować? Pomyślmy. Czy też z tej strony może dać właśnie. I iść sobie odtąd z tymi alpakami. Spróbujmy tak. Teraz ile tego potrzeba? Mieliśmy, że 3. A może jeszcze dalej? Teraz wam powiem dlaczego, kochani. Tak wymyśliłem to. Zobaczymy, ile to zajmie miejsca. Tak, żeby sobie dwie z tej strony wepchnąć. Gdzie się zmieszczą dwie? Tutaj najprędzej, dobra. Czyli odtąd byśmy szli. Cyk, cyk. Teraz samą farmę albo 3. Jeszcze jeden. Cztery potrzeba. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze jedną, tak? Potrzebujemy. Już. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, piątego już nie dołożymy. Oczywiście, że znamy my to. Stara sztuczka indiańska. Cztery. Dobra. Świetnie. Miejmy chociaż orientację tych budynków, co by się nie zanudzić. O. I już.
proszę państwa. Dajmy to też straż, bo może i oni się lubią podpalić. To gdzie damy remizę? Damy tu. Będzie ciekawie wyglądało. Dobra! Czy to wszystkie potrzeby mieszkańców zaspokojone, żeby ich ulepszyć, kochani? Czyżby, czyżby? A wiecie, co by się przydało? No właśnie, nasz katamaran chciałem powiedzieć. Krzyż Południa, niech się tak nazywa. Dobrze. Jak tam plantany, nawet nadmiernie dobrze. Rumu przybywa, ale nie chcemy, żeby wszyscy pili rum. Naprawdę nie chcemy, proszę sobie nie pić rumu. Nie macie być szczęśliwi, macie generować rum do magazynu. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Dopóki nie będziemy mieli wyspy, która nam nadmiar zapełni, zapewni takowego. I co? Plantacja kauczuku, jeszcze chyba nie jest nam to potrzebne. Bawełna? Tak, ale potrzeba właśnie chyba tej drugiej klasy do tego, kochani. Poncza. Czy już się robią poncza? Przyspieszmy to. Competitors have reached a trade agreement. Czy już się robią poncza, kochani? Ship constructed. Tak. Dobrze, co do rumu. Zobaczcie, jak tam pieniążki naleciały. Ćwierć miliona pierwsze na koncie. Tyle jeszcze nie mieliśmy od początku rozgrywki. Zobaczmy, czy będziemy w stanie ich ulepszyć i ilu będziemy potrzebować tych nowych. You cannot do my job with soft hands, let me tell you that. Nie będziesz pił rumu, tak jak mówiłem. Przynajmniej nie dopóki napełnimy ładownię statku pierwszego i wyślemy je do naszej macierzystej wyspy. Dobra. Nabiliśmy tego trochę, kochani. Co my tu jeszcze mamy? Coś jeszcze tam się stało? Ojej, się rozwaliło. The city has grown more beautiful. More than ready. Jeszcze jakiś pożar? Nie. A, jest pożar, zobaczcie. To tu się podpalili, no proszę. Coś takiego. Fajnie się bawicie tu, prawdę mówiąc. Tam nie damy rewizji, ale damy ją tu, kochani. Damy ją gdzieś tu. O, świetnie. Dobra. Ich ugasić. Tu możemy coś ulepszyć, zróbmy to od razu. I w ten sposób, kochani, kogo mamy? Pierwszych? Obreros. Zobaczmy. Jak tylko tekstury się doczytają, oczywiście. Sympatyczne. Wierzę w to, bo będziecie za chwilę mieli robotę, jeżeli tak bardzo chcecie. 50 nam potrzeba pewnie, żeby doły z gliną uruchomić. Zróbmy tak od razu. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Do 100, czyli pewnie tak samo jak poprzednio. Dobra. Gdzie tu mamy wyrobisko gliny? Mamy takie właśnie przygotowane dla siebie już. I o nie walczyliśmy właśnie. Wróćmy sobie to od razu tak ładnie. Tutaj postawimy oczywiście wyrobisko gliny i tradycyjnie dwie cegielne, tak? Czas pracy tyle samo. Świetne. Dwa, proszę bardzo. Niech już cegły pracują. O proszę, iluś tu potrzeba, kochani. Niesamowite. To może jedną cegielnię skasujemy na razie. Chociaż po co nam taki nadmiar gliny z drugiej strony? Jeszcze trzy domki. Dobra, teraz mamy ich dość. Co tam się znowu podpaliło? A to cały czas to samo się pali. Chyba już. Dogasają pożary, kochani. No dobrze, dotarliśmy do drugiej klasy społecznej w nowym świecie. Więcej ich nie ma, kochani, z tego co wiem. Na chwilę obecną. Zaspokójmy ich potrzeby i zaczniemy wydobywać glinę, żeby kolejne budynki produkcyjne uruchomić w przyszłości. Kawę, wydobycie złota, budynki portowe. Tym się zajmiemy w następnych odcinkach. Fajnie, cieszę się, udało nam się coś osiągnąć. Rozbudowaliśmy sobie wyspę nowego świata.
następnym odcinku na pewno przetrzebimy zgodnie z zapowiedzią szeregi piratów, kochani. Do zobaczenia, dzięki!